river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and miałem pierwszy głos teraz tego zawodnika i Paweł Nizio przy aplauzie publiczności przechodzi na trzecią pozycję, a więc już w takim wirażu atak Nizioła i skuteczny, a więc ambicja nagrodzona. Zgodnuje się z Jackiem Domuckim i wypycha zawodnika Bydgoskiego pod krawędzi. Zgoduje z Johnny Rickardson, który podżonuje ostatni łuk. A Tomasz Majerski znakomicie od krawędzika wyprzedza Jacka Domuckiego i... Tomasz Majerski i Tomasz Golo, proszę Państwa, zostaje uderzony przez Johnny'ego Rickardsona. Dzieje się to, nie wiem o co chodzi z Johnny'ego Rickardsona. Mówiłem, że Robert Smith, mimo tego, że skazywany na porażkę, to jednak walczy bardzo dzielnie. Przed momentem Rickardson jednak wyszedł na pierwsze miejsce. A teraz Robert Smith znakomicie atakuje Piotra Protasiewicza i jak na razie jedzie trzeci. Wypycha Piotra Protasiewicza. Dobry start ze Ciarem Bałem. Obytko nie został wypchnięty. No jednak, rywale na dwóch pierwszych miejscach. Duża przewaga.
Bydgoszczy niemalże notorycznie i teraz okazja Segielski. Ma szansę wyprzedzić Bobrowskiego. Zobaczymy, czy Bobrowski się obroni. Po zewnętrznej orbituje ostro, ale nie da rady. A zatem kolejny, trzeci z rzędu remis. Bardziej dogodnie pozycji był Szwed, Bajerski, piękna walka, ślicznie wszedł na wyjściu przed Nalina. Nalin, co to da tutaj od krawężnika, to świetnie wykorzystane wejście Rickardsona, fantastycznie popisał się niesamowitym refleksem i... Jacek Golot, tam próbuje tą lukę pięknie wejść Tony Rickardson. Znakomita, fantastyczna akcja Tony'ego Rickardsona. Aby ktoś potrafił wyprzedzić Tony'ego Rickardsona w walce na dystansie, to udało się Piotrowi Protasiewiczowi, kapitalny wyścig, ale nie, Szwed odegrał się jeszcze na wyjściu z ostatniego wirażu. Znakomita walka trzech żużlowców, czwarty jest w tej chwili w palu, wychodzi Jacek Golot, ale już Piotr Świst wychodzi na pierwszą pozycję. Kontra ze strony Jacka Goloba, z tyłu jeszcze Henka Gustawson, Tomasza Golowa. Świetna walka, teraz chyba przedrze się pod bandą, nie ryzykuje Tomasz Golob, ale nic już nie może zrobić, bo Tony Rickardson jednak objeżdża. I Cygielski to wykorzystuje, a więc teraz już prowadzi, bo Brota się... Henka trzyma małe, małe, ale Henka to uspokoje, wyjdzie, gdzie wyjdzie, i kto? Bajerski. Całe spotkanie 60 do 30 zajął w części Polonii Bydgoszcz.